Dzień dobry, witajcie, z tej strony Evrona, to kolejny odcinek z Fortnite'a i będzie to odcinek, słuchajcie, w którym pogadamy sobie, czy dołączam do teamu, czy będę grał jakieś turnieje w końcu i ogólnie pogadamy sobie o mojej przyszłości, jeżeli chodzi o Fortnite, ale przed tym oczywiście musimy zrobić przegląd sklepu oraz, proszę bardzo, zresetował się kod, więc przypominam, że jeżeli robicie jakieś zakupy w Fortnite'cie, to mega docenię, jeżeli użyjecie mojego kodu twórcy Evron, bo jest naprawdę bardzo dużo wspierających i chciałbym wam, kochani, bardzo podziękować za wszystkie użycia, no bo jest to mega wsparcie i szaszcie cieplutko robi na serduszku. I zanim przejdziemy do odcinka, to zobaczmy sobie, co dzisiaj mamy w sklepie. Dzisiaj generalnie mamy powtórki, ale całkiem fajne powtórki, gdyż mamy na przykład Bright Bomberkę. Tak o, 1200 widolców, można sobie zakupić. Pierwszy chyba, nie wiem, jeden z pierwszych skinów, jakie miałem. Pamiętam, że grałem, nie wiem, z dwa sezony tym, dobra, przesadzam, z jakieś dwa tygodnie tym skinem. Bright Gunner, którego kupiłem tylko dla plecaka. Rainbow Smash, mam takiego, taki Kilo Fire Real w ogóle, także pokrzęp dla mnie. Bright Blimp, też jest spoko, taka lotnia. Oprócz tego mamy Funk Opsa oraz fajniejszą wersję tego skina, taką damską Disco Diva. Takie kuluski na głowie, całkiem fajny skinek, polecam. No i mam kulę kryształową, taką z tańca z gwiazdami na plecach, więc pokrzęp dla Gimpera. A ten ma złotą w ogóle, o kurde, nie, ale myślę, że srebrna fajniej wygląda. Oprócz tego, słuchajcie, mamy Growler skina oraz jego fajniejszą wersję damską, czyli Flapjacki. I nie wiem, czemu nie widać tego stylu do Flapjacki, ale ona ma naprawdę fajny styl. Ten taki czarno-biały, czekajcie, teraz mamy wyszukiwarkę, więc... O, zobaczcie, ten! Czerwone oczy! Ej, wygląda serio fajnie, więc naprawdę tego skina mogę polecić, chyba dzisiaj najfajniejszy skin Flapjacki. A z prawej strony mamy Magmę, chyba pierwsze, z tego co pamiętam, malowanie... ruchome, w sensie takie, wiecie, animated. Nie wiem, czy pierwsze, tak czy inaczej, no mega polecam. Z prawej strony myślę, że jeszcze pizza party można polecić. Także słuchajcie, to było tyle z przeglądu sklepu, taki krótki, no bo wiecie, nie ma nic nowego, także sobie zrobimy taki króciutki. Tak czy inaczej, słuchajcie, mam nadzieję, że odcinek wam się spodoba. Mega zależy mi, żebyście obejrzeli do końca, bo będzie to moja pogadanka ogólnie o przyszłości. Także mam nadzieję, że wam się spodoba. Więcej info na streamku wieczorem. Trzymajcie się, mua, buźka. No to lecimy sobie na Sweaty Sands, tak o, słuchajcie, zaraz sobie pogadamy ogólnie o turniejach i o wszystkim, ale najpierw muszę się rozbudzić, wziąć sobie pistolet, zabić tego kolesia, bardzo w niego nie trafiać, gościu mi go ukradł, okej, okay. Jezus Maria, 7 HP, to nie jest dobry start, ale mam nadzieję, że coś się uda zrobić tutaj jeszcze, witam, koleś, dostań z M-ki, dobra, dziękuję bardzo. Jezu, gościu skakał. Znowu mi mało HP zostało. Ty, no to jest dosyć shaky early game, ale na spokojnie ogarniemy. Witam. Jezu, dobra. W tego to wleciało. W tego to wleciało przynajmniej. Dobra, czekajcie, ułóżmy to tak. Tu ktoś z rakietnicy kogoś zabił. Tutaj. O! A to chyba... To chyba gościu się sam zabił. O, jest tutaj pierwszy. Czekaj. Okej, okay, pokczamp. I teraz zbierzmy to. Dobra, super. I słyszę, że tam się gdzieś w domku biją. Albo na ulicy, albo za domkiem. Nie, to chyba w domku jest, dobra. Wejdźmy sobie do domku. Polskie nejdy. Okej, okay. No polskie nejdy to nie były, ale... Ale zawsze. Gdzie on? No na górze jest. A tutaj jest, dobra. Witam. Wchodzę do ciebie, nie trafiam z pompy. Spomuję ze SMG-a. Trafiam pompę. Siema, tutaj Evron komentuje, co robi. Zmienimy sobie ten. Koleś, bo ja się tu muszę rozbudzić. Generalnie nagrywam to po pierwsze, słuchajcie, rano, normalnie rano. Wstałem jak człowiek, bo się ostatnio przestawiam. Żeby żyć trochę jak człowiek i o tym też będę mówił dzisiaj. Ale najpierw sobie może... Podmienimy mu ściany? Nie podmieniliśmy mu ściany, pokczamp. Zejdźmy tutaj, może tu mu podmienimy ścianę? Podmienimy. Ale gościu mi ją rozwali. Ale my gościa zabijemy, więc chill. Dobra. Shield potion tak zwany. Czy ktoś tu jeszcze został? Kurde, nie wiem. No i słuchajcie, obstawiam, że nie. Więc pogadajmy. Słuchajcie, jak wiecie, zawsze... jeszcze zanim w ogóle były jakieś turnieje takie profesjonalne, to zwykle były jakieś takie turnieje streamerów, jakieś takie małe ligi, w których zawsze braliśmy udział, no nie? I potem powstały te wszystkie profesjonalne ligi.
gdzie w sumie ludzie podzielili się na content creatorów, czyli ludzi, którzy robią, wiecie, jakieś filmiki na YouTube i wszystko, i prosów, którzy poświęcili całe swoje dnie na creative, wiecie, na playgroundzie, żeby ćwiczyć. I generalnie, no, wybrałem tą pierwszą ścieżkę, żeby dla was cały czas robić filmy, ale powiem wam, że mega mi brakuje takiego turniejowego po prostu, no nie? Bo sprawdzam po prostu jeszcze, czy kogoś nie ma, ale pewnie i tak bym nie słyszał, bo kurde, gadam do was. I słuchajcie, zawsze mi brakowało takiego grania turniejowego i chciałem od tego sezonu już zacząć grać turnieje, tylko że w tym sezonie są składy i ciężko jest bardzo znaleźć 3 osoby do składu, tak żeby faktycznie z nimi cały czas grać, i wiecie, żeby oni grali ze streamerem, no bo wiecie, że ja mam streamki i wszystko, jeszcze sobie jakiegoś Minecrafta gramy itp. Ale od następnego sezonu bardzo możliwe, że będą duo turnieje, gdzie znaleźć jedną osobę do teamu jest już dosyć prosto. Myślałem na przykład, żeby na przykład może z Jacobem zagrać turnieje i faktycznie grać te FNCS-y i te wszystkie ligi, bo, no wiecie, można sobie pograć właśnie takie arenki jakieś przepocone czy coś, ale jednak strasznie mi brakuje takiego grania turniejowego, więc możecie dać znać w komentarzu, czy chcielibyście na przykład moje duo z Jacobem, tak wiecie, na co dzień, żebyśmy cisnęli, a może z jakimś prosem. Tylko wiecie, z prosem jest zwykle tak, że na przykład Jarkos gra z Zikiem, no bo są z Ago, no nie? Luki gra powiedzmy z kimś tam z Devil's One, no ja jestem bez teamu jakby, no bo wiecie, jestem streamerem, nie za bardzo chcę być w żadnym teamie. I też opowiem zaraz dlaczego, tylko czekajcie, wjadę tutaj w kolegę. Kolega nie chce dać nam wejść. Okej. Chodź tutaj. Achievement dostałem. Gościu, zmarnuj swoje macy. A wiecie co, ja wyjadę do niego po prostu taką, bo tutaj jest moja ściana. Witam. Trapa mi dał. Ale tak o, wyskoczyliśmy, pokcam. Dobra, i słuchajcie, no właśnie, dużo prosów jest w organizacji swojej. Ja w organizacji nie za bardzo chcę być, bo wiecie, to jest tak jak trochę Tifiu. Tifiu też nie za bardzo już chciał być w face, oczywiście tam była trochę inna sytuacja, ale... Generalnie, jak wiecie, na przykład nas sponsoruje Logitech, no nie? Firma Logitech. A jeżeli jesteśmy w teamie, to musimy jakby przyodziać sponsorów jakiejś organizacji. I często są to sponsorzy, którzy kłóciliby się, że tak powiem, z naszymi sponsorami, wiecie, no na przykład nie mogę mieć Logitecha i na przykład SteelSeries w jednym, no nie? A wiem, że chyba albo Devils, albo Ago ma właśnie SteelSeries, więc jakby... No generalnie pozostaje bez teamu, bo po prostu no streamerom nie za bardzo się opłaca być w żadnym teamie. My jakby mamy, wiecie, nie pieniądze z organizacji, ale... Czy to był jakiś krzak? Czy nie wiem, jakieś obmsknięcie. Ty faktycznie, gościu, w krzaku, lol. W krzaku? Nie tak jakoś mega... Mega głośno go było słychać. O! Dobra, pokrzamp. To jakiś bot jest generalnie, tylko zrobił mnie, więc czekajcie, na spokojnie się ten wyleczymy, teraz go overbuildniemy. Zejdę do niego. Okej, git. No to jakiś bocik był malutki. No i słuchajcie, dlatego do organizacji raczej nie dołączaj, tak jak zwykle jakiś streamer, zwykle streamerzy nie dołączają, tacy wiecie, powiedzmy, typu ja czy Jacob, raczej nie dołączymy do żadnej organizacji. Ale właśnie dlatego, że na przykład Jacob nie jest w organizacji, moglibyśmy grać razem. I to by było mega ciekawe, no bo wiecie, jakby fajnie by było się spróbować. Mi też jakby dużo ludzi mówi, Evron potrenuj na creative, bo no jakby wiadomo, mógłbym być lepszy niż to, co jestem teraz, prawda? Tylko że jeżeli i tak nie gram turniejów, to nie mam za bardzo motywacji, no bo wiecie, po co mam trenować, skoro jakby ten trening... Jakby nigdzie go nie pokaże, no wiecie, czy arenki, czy casuale, to i tak dajemy radę. Teraz oczywiście gram na Smurfie z tego powodu, że na mainie mam taki MMR, czyli jakby rating taki ukryty, że ludzie się wybijają. Teraz na przykład żyje 25 osób, a to i tak jest dobry wynik, bo jak dzisiaj na mainie nagrywałem gierkę, to najlepsza gierka, jaką nagrałem, to 6 fragów, bo po prostu tak szybko się serwer wybił, że w trzeciej strefie już wygrałem grę, więc no troszeczkę muszę na tym Smurfie pograć, bo ten MMR jest delikatnie niższy. Mimo że gram arenę, no to i tak jakby tych ludzi zostaje trochę więcej. No i słuchajcie, ale właśnie, no nie miałem motywacji, żeby grać te treningi, ale teraz słuchajcie, no nadszła taka okazja, że jeżeli faktycznie będzie duo albo trio, albo najlepiej solo w kolejnym sezonie, no to na pewno chciałbym zagrać turniej i dajcie znać, czy chcielibyście mnie zobaczyć na takich turniejach, bo no zwykle wiecie, jak były jakieś World Cupy czy coś, to komentowaliśmy, jak wiecie, komentowaliśmy World Cupa, a no na pewno bym chciał na takich turniejach zagrać, może nie od razu World Cup, ale wiecie, jakby... No te, przynajmniej te weekendowe FNCS-y, prawda? One są teraz składami. I tak jak na przykład Ago gra, wiecie, Ago, albo na przykład Devilsi grają razem, czyli tam Luki, Smiley, Artur, no to oni są właśnie w Devils One.
No czy jakieś organizacje typu Dynamite, prawda? Nie wiem, czy znacie tych prosów, ale no na przykład jest, wiecie, Evil, Teku. Oni wszyscy są w organizacjach i no i muszą grać ze sobą, no bo po prostu są w jednym teamie, prawda? Ale jeżeli chodzi o Dłoski, no to już tego wymogu nie ma, więc nawet Dłoski będę mógł grać, no choćby nawet z Jarkosem. Wiadomo, że tam raczej Jarkos by chciał grać ze swoim teammate'em, powiedzmy z Zikiem, no ale jednak otwiera to furtkę. Czekajcie, może go zesnajpię? Nie. Niestety się nie udało. Czekajcie, chwila przerwy, fokus, fokus. Bo tu milion osób. Siema gościu, chcesz się bić? Do you wanna fight? Do you wanna fight, bro? Siema. Ej gościu. Ty no, pompa mi nie strzeliła, koleś. Czekaj, zedytuję się na ciebie. Okej, gitarka. Jezus Maria, ale miał Skara, o, dziękuję bardzo. Także nie wiem, no mega jestem zhypowany, bo chciałbym pograć ten competitive. Strasznie mam taką, w ogóle, o, ciekawostka. Na to czekajcie zaraz, zaraz pogadamy. Tutaj jest koleś. To jest taka pauza, ale aż się zawiesiłem po prostu, gdzie w typie. Chodź tutaj koleś, dobra, dziękuję. One trees. Dobra. Halo? Widzę go. O, dostał. Pokcham. Dobra, teraz presja, żeby się nie wyleczył. Jest w ogóle 15 sekund do strefy. Co nie jest dobrym. Nie chcę dostać snajpy. On ma snajpę. Okej, dostał biało. Zaraz strefa pójdzie. Generalnie jedyne, co muszę zrobić, to poczekać. Jezus Maria. Jakieś rakietnice idą. Evron, traf delfina. Okej, dziękuję. Ja nie wiem, da się w ogóle kogoś zestrzelić, jak jest pod wodą? Nie wiem, czy woda nie robi jakiejś tarczy takiej jakby. Czekajcie, wrócimy się po łódkę, bo strefa jest dosyć daleko. No i właśnie, słuchajcie, ostatnio podliczyli w ogóle jeszcze raz tą punktację za bitwę streamerów i okazało się, że w ogóle Sylwia Przybysz wygrała. Tam chyba top 3 wszyscy dostali porówno pieniędzy. Także no, gratuluję dla Sylwii Przybysz, ale no i też gratuluję oczywiście dla innych tam zwycięzców. Chyba Ernest jeszcze Zonek był. I słuchajcie, też po tym turnieju streamerów miałem tak troszeczkę, bo wiecie, ja jako streamer, jedyne na co czekałem w roku, to na bitwę streamerów, prawda? I jak wiecie, rok temu bitwę streamerów była solo i ją wygraliśmy. Teraz były składy, gdzie były losowe. Gdzie, no nie zajęliśmy nam topowego miejsca. Ale to już mówiłem w poprzednim odcinku. I miałem takie coś, że nie no, jak mam na kolejną bitwę streamerów czekać rok i pewnie znowu będą losowe składy, to ja wolę pograć ze swoim składem, który chcę ja sam wybrać, jakieś faktycznie oficjalne turnieje, więc tak troszeczkę też troszkę byłem, nie że salty, ale taki miałem taki, nie że niesmak, tylko taki, no że jeszcze chciałbym coś osiągnąć, no nie? Dlatego myślę, że od kolejnego sezonu zagramy sobie turnieje. I dajcie znać w komentarzu, z kim powinienem zagrać turniej. Dajcie skład na duo, jaki mój duo partner, albo dwóch partnerów, jeżeli byłyby trio, bo raczej składów nie będzie. Solo chyba ciężko, żeby było solo, to takie oficjalne ligi, a pewnie będzie albo duo, albo trio. Dlatego słuchajcie, dajcie znać w komentarzu, kogo byście chcieli zobaczyć w duo, albo kogo chcielibyście zobaczyć w trio. Takie dwa składy podajcie, bo jestem ciekaw, kogo byście sugerowali. No jeżeli chodzi o najlepszych graczy, to na pewno chciałbym zagrać albo z Lukim, albo z Jarkosem. Teku też jest bardzo dobry, no wiecie, ci World Cupowi. Tylko że no, z nimi raczej ciężko było ich przekonać, żeby grali po prostu ze mną. No bo wiecie, ja też dużo streamuję, jakieś wiecie, tutaj jakieś random składy, tu jakiś Minecraftcik. Ale chciałbym tak faktycznie jeden sezon poświęcić, żeby full przytryhardować. Nie wychodzić z Fortnite'a choćby, no nie? W ogóle żółte mi się Wi-Fi pokazało. Halo? Halo? Jestem jeszcze na łączach? Także no, na pewno chciałbym coś takiego spróbować. Mam nadzieję, że mi się uda. Chciałbym też mieć dobry team, bo wiecie, teraz jak są wszystkie teamy zajęte na składach, to musiałbym prawdopodobnie grać z kimś. Nie, znaczy nie ujmując nikomu, nie że gorszym, ale wiecie, jakby, no nie powiem Jarkosowi, słuchaj, ty już masz skład, to może wyjdź ze swojego składu i zagraj ze mną. No wiecie, no jakby, no nie mogę nikogo rozwalić ze składu, no nie? Więc musimy się przygotować na kolejny sezon, a raczej składów nie będzie z tego, co coś tam może wiem. Znaczy wiecie, chodzi o to, że to jest taka rotacja. Najpierw było solo, duo, potem trio, potem składy, no nie? No ale te składy raczej dużo osób tego nie gra. Też oglądalność tak nie jest za duża na tym, więc raczej Epic z tego zrezygnuje, więc prawdopodobnie będzie duo albo trio. A duo, o czekajcie.
Ten pocisk będzie długo leciał. O. Okej, 116. Nie chcę się za bardzo, wiecie, muszę się ruszać cały czas. Także taki jest plan, słuchajcie. Startujemy od kolejnego sezonu Full Competitive. Ja od dzisiaj już zaczynam grać Creative'a. Wiecie, trenować edycję, trenować wszystko. Bo aim jeszcze został. Sorry, że mi się tak odbija. Ale no wiecie, z budowaniem zawsze mogło być lepiej. Chociaż tak już jest trochę lepiej niż było, ale no chcę dotrenować do końca tego. No bo jednak, wiecie, jak nikt nie budował, to samym aimem wszystko sobie dawaliśmy radę w poprzednich sezonach, no nie? Ale teraz już ci jakby prosi odstają tym, że po prostu trenują w przeciwieństwie do mnie. Bo ja dużo nie trenowałem, ale też chcę zacząć, żeby ich dogonić, więc obiecuję wam czat, że zobaczycie mnie na jakimś turnieju takim pro. Już nie jakiejś bitwie streamerów, która wiecie, jest zrobiona z random składami, ale czekajcie. Myślę, jakby go tu podjechał. No, tak. Dobra, czekajcie. Zabudujemy się, wyleczymy się. Gram save, żeby tej gierki nie przegrać, bo taką mam teraz fajną pogadankę, że chcę jeszcze dokończyć winem. Chodź tu koleś, Boże, ja go nie widzę. Nie wiem, jest ciemno. Nie jestem rasistą jak coś, ale jest ciemno i tego typa nie widać. Czekajcie, przeanalizuję sobie wszystko. Dobra, to brzmiało gorzej niż miało brzmieć. A tu jesteś. On się pewnie otworzy, ta. Czekaj, wyleczymy się. Albo nie, bo to się nas przebija. Możemy go zabić chyba. Let's go! O Jezu, to było bliskie. Ale ładną pompę dostał, także pokchamp. No widzicie, także z celowaniem problemu nie ma. Ale chciałbym to budowanie poćwiczyć dla was, bo szczerze mówiąc, chcę po prostu wam dostarczać jak najlepszy content. Ja ostatnio jestem jakiś strasznie uzależniony, jeżeli chodzi o... Znaczy, nie że was, ale jakby no chciałbym... takie moje ambicje. O, ambicje, żeby dawać wam dobry content. I wiadomo, teraz jest dosyć sporo Minecrafta, bo wiecie, jest ten serwer taki youtuberów, który naprawdę mi się fajnie nagrywa i gra, ale jednak Fortnite jest to taką moją miłością. Kolejny gościu wbija. Ja nie mam za dużo HP, kurde. Bo tak naprawdę mam 129 HP, ja mogę zginąć z jakiejś złotej rakietnicy czy coś. Boxfighty są fajne, lubię w boxfighcie. Lubię, jak mi ludzie chcą przejąć ścianę, ja im mogę się zedytować, ale czekajcie, wejdziemy na samą górę. A, tak po prostu sobie high ground przejąłem. To ja myślałem, że będę się musiał z nim build fightować, a tu jednak nie. Kolego? Koleżko? Ty no kurde, on gdzieś tam chodzi, nie chodzi? Chodzisz na górę? To jest tak po tupie, żeby on wiedział, że jestem na górze, ale... Oj, tam jest ten drugi. Gdzieś tutaj. Wiem, że tam jest snajperka z drugiej strony, dlatego też nie chcę tak wychylać. Okej. Chat, na arenie jest teraz tyle snajperek, ja tak gram zapobiegawczo, cały czas się zabudowuję. Wjechałbym w tego typa, tylko że ja wiem, jak to się skończy. Dobra, i tak wjeżdżam. A co? Wchodzisz górą. Okej, dzięki. O, teraz już mam więcej HP. Czy tutaj masz coś ciekawego? Nie masz, dobra, okej. Przejdźmy na drugą stronę. A czekaj, tego snajpera. O! Ajajaj! No, to było dobre. Okej. Sam sobie powiem, że to było dobre. Dobra, zabudujmy się gdzieś tutaj. Chociaż wiecie co? Kurde, ja bym może poszedł po matsy z tamtego typa. Czekajcie, przeładujemy wszystko. Tam są jeszcze matsy. No, pójdziemy. Okej. Siup. Nie bij mnie. Czy dwóch snajperów zostało? Tam jest snajperka i za mną też jest jakaś snajperka. Ale ja nie chcę się bić na snajperki, bo ja zwykle przegrywam te pojedynki. Tam w mieście chyba jest jakiś, nie? I tam się buduje. Przy tej, nie wiem, stajni? Dobra, czekajcie. To nie jest we mnie wcel... O Jezu, on jest we mnie wcelowany. A nie, dobra, chyba i tak bym nie trafił. Już miałem mówić, że refleks, lefrex tak zwany, ale... Chyba nie. A może to był ten z miasta? Kurde, nie wiem. Dobra, zróbmy sobie boksika. A nie, o! Tutaj jest ten snajper. Okej. A czekaj! Ty, to jest jeden na jeden już. To jest jeden na jeden. Tylko ten chyba go zabił, nie? Gdzieś stamtąd. Bo zesnajpił go. Ej, no koleś, nie kradnij mi fragów. Gdzie ty jesteś? W tej dziurze? A w tej dziurze! Okej, dobra. Pyk, wchodzimy. Siema! Nie uciekaj. No chodź. Okej. Czy on jest tutaj na dole? Nie jest, okej. Czekajcie, rozwalmy to. Na górze. Witam! No i witam serdecznie! I to było 15 fragów? Kurde, czat, pokcham. Dziękuję, słuchajcie, za to, jeżeli ktoś został do końca.